Siemaneczko, z tej strony Fabcio i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallout 3 i z dodatku, gdzie jesteśmy w kosmosie. Tam z jakimiś ufolutkami i innymi pierdołami. Zmieniłem sobie na tą ich broń, mniej więcej na tą taką ala strzelbę. Zobaczymy, czy... A, chciałem powiedzieć, czy da się tego kogoś zajebać, ale... Obcy robotnik, miałem ich nie zabijać, rozumiem. Bo straciłem karmę. Czy wy jesteście dobrzy? Jak to jest? O, fuck. Dobra. Dobra. Czemu straciłem karmę, skoro to tak są ufoki? Bo co, bo jak robotnik to niby dobry? Częściowo przywróciło mi zdrowie i już więcej mi nie chce przywrócić. No dobra, rozumiem. Fuj, parą w ryj. Chodź tu. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Super. No tak. Teraz będę miał przejebane. Dobra. To na pewno nie jest koniec tych idiotów tutaj. O, to to. Kalmar modu zasilania. Nie wiem, co to jest to wszystko. Przejdę tędy? Przejdę. I gdzie się mogę udać teraz? O, to jest pytanie. Tu mogę pierw to otworzyć. Piękniej to rozpierdala. No przecież to jest... magia kina. Tylko kurde, steampaki mi tu lecą jak szalone. O. Tu jest wieżyczka, której już nie ma. Gdzieś tu był ten drugi obcy w ogóle, nie? Przynajmniej mi widziało mi dwóch. Tu jest to całe jedzenie od tych idiotów. No, pięknie się udało. Czy ta para mi coś robi? Raczej. Dobra, idziemy dalej. Gdzieśmy to zeszli, chyba tędy musimy. Jak to w końcu teraz? Cześć, jestem. O! Nie no, stąd to. Plump, plump, plump. Ta strzelba wygląda zajebiście. Dobrze jest. Co? O, ma strzelbę. Już jej nie ma. Okej. Dobra broń, szczerze powiedziawszy. Mały kryształ obcych. Moduł. I całkiem lekka. Gdzieś tu do mnie ktoś strzelał. Przed chwilą, ale kurde, nie widzę skąd. Da się tędy gdzieś przejść? Czy w ogóle idę w dobrą stronę? Bo to jest moje pytanie. Fuck, jak ja mam przejść tu? O-o. Tu są chyba drzwi, nie? Taki ze mnie idiota. To nic. Idziemy dalej. Na kurwiać obcych. Powiem tak, pens. No. Piękna bańka wpadła. Szkoda, że mi się tego hełmu nie da ściągnąć. Biożel obcych. O, jest ta dziewczynka w końcu. Stąd gdzieś przyszła. Pojemnik, moduł. I to też właściwie się przyda. I tu mamy coś jeszcze?
Mały kryształ, robactwo, wielki kryształ. Tu nie można tego wziąć. Ogniwa. Biożel. Idziemy dalej. A tu? O, tu żeśmy odkryli przed chwilą tą skrzynkę. Tu jest ten kryształ cały. Gdzie mnie, dziewczynko, zaprowadzisz teraz? Chodź. Idziesz? Nie wiem, chyba muszę z tobą pogadać najpierw. Co mi powiesz? Och. Dobra. Czyli tu będzie chyba przejebane. O, jeszcze nie zabiłem, tak? Okej. Robactwo. Będą kapsle, a to nie są kapsle. Tu mamy jakieś pierwiństwa. Krzesełka. Przeładujmy w ogóle. Fajnie to ma amunicji, nie? 100 zbiera do magazynku. Całkiem wpyte. Dobra. Idziemy tędy. W ogóle wygląda rzeczywiście tak pięknie, kosmicznie. Do rdzenia. Jest dziewczynka. Każe iść tędy. O, ale tu fajnie. Kradniemy wszystko, co się da. Kryształy. To wygląda choćby pieniądze. Ale raczej to nie jest kasa. Wszędzie jakieś ciulstwa. Nic nie idzie zbierać. O, tu kryształ. To zbieramy. Dobra, tu każe nam iść. Dobrze, ziomeczku, idę za tobą. Tylko poczekaj, muszę pierw poeksplorować. Ups. Jaka radosna dziewczynka w ogóle. Nie przejdziemy. A no tak, dekompresja. Jak to we kosmosie, nie? No. Ciekawe, czy my w ogóle jesteśmy w kosmosie, czy po prostu jesteśmy tylko na ich statku, który krąży tutaj na Ziemi. Dlaczego nam potrzebny... O, lol. Już to widzę. Coś wyczuwam, że nie będzie wcale zbyt śmiesznie. Co my tu mamy? O, mamy tu kilku ludzi w ogóle. Co to jest? Koko. O, dobra. Dobra. Dobra, widzę, że jesteś w porządku. Nie, bo się zamierzamy... Nie zamierzamy cię, jesteśmy przyjaciółmi. Human, but they took over your mind. We have no idea
Some of that, and I might be able to mess around with it, make some sort of adapted bio gel we can use on ourselves. Okay. Sure, here you go. They should work pretty well, but watch out for side effects. Dobra. A ty? Where are they? Where are the little bugs? Skurkowańce. Aliens? That what you call them? So you woke me, huh? Who the hell are you? Do I really look that stupid, kid? This ain't a ship. I don't hear water, and I sure as hell don't feel us rocking. So tell me a hell. Cowboy. Besides, you don't look trapped to me. How do I know you ain't working with those little green bastards? The only teams I know are cattle, and they get led to the slaughter. That's why I work alone, kid. Okay. Now, you did let me out of that thing, so it counts for something. Tell you what. I usually ride solo, but I'll stick with you for now. You try and pull anything stupid, and I'll bury you. Dobra, spoko. Nie panikuj. Skafander kosmiczny. A, mamy, rzeczywiście. Z wszystkimi pogadaliśmy w ogóle? Chyba ta. O, tu mamy te panele sterownicze, z których możemy się dowiedzieć. No ty? Ty kto jesteś? Aha. Skoro znasz się na sprzęcie, może wiesz, że go naprawić, pewnie doszło do twojego porwania. Wiesz co się tym całym... O. Dobra, a gdzie jest ta malutka? Teraz mamy z nią pogadać, nie? Coś cię trapi? Nic mnie nie trapi. Chodź. No joj. No. Pierdziele. Jeszcze coś ciekawego? Dobra. Dobra. O, tu wymaga klucza. Gdzie ona mi znowu? Oho, ona uciekła tu, znaczy w sensie, że niby nam idzie drzwi otworzyć. Te nam otworzysz w ogóle? Do laboratorium, ta? Znisz. O, teraz możemy przejść. O, Jezus. Będzie masakra. Tu już w ogóle... Już widać jakiegoś wroga. Pierdolmy mgłówkę. O tak. On coś ma.
O nie, myślałem, że coś zamrażającego. Patrzcie, tu jest tak zimno. Teraz mi się popierdoliło. Mechanizm zwalniający, co to robi? Tego nikt nie wie. O, tu można wejść. O, zepsuty robot. Zmień ustawienia sensorów. I włącz robota. Czy będziesz we mnie strzelał? O dziwo nie. Pojemnik. Biożel to mały kryształ, moduł. Jaki kryształ? Przełączniki. No, prawie. Okej, umarł. Biożel i moduł zasilania. Tu. Czekajcie, to. Dobra, na razie tyle mi chyba starczy z tych dziwnych rzeczy. Zbijesz mnie? Nie, tylko uciekasz. No dobra, to uciekaj. Co to? Ghul! A ten? Ja ich nie zabijam nawet w takim razie. A nie, on mnie goni. Fuck. Nie chcę cię zabijać, no dobra. Puch! Widzę dobra broń na nich. Ładnie nim pozamiatało. Chłech. A tu się wydostali w końcu? Czy tu nikogo nie było? Tu też można jakąś taśmę fajną wyciągnąć. Ej, nie, bo spadniesz, ziomeczku. Zapisz sobie lepiej stan gry. Tu nic nie ma. O, bardzo smutno. A, kryształ. Możemy ciść dalej przed siebie. Wieżyczkę rozpierdzielimy. Patrzę, może wiecie, coś się tutaj da, może przełączać. Co oni tu zabili? Z dziczego góra. Okej. Teraz co my tu mamy? Kosmitka. Boom. I wszystko rozjebane. Dobrze jest. Nie będę go zabijał. Już mam być w świecie. Jaki zajebiście dobry, no to niech mu tak będzie, że go nie zabije. No nie wiem w ogóle, gdzie ja idę. Tym. Oni tam coś robią. Wymaga klucza. Ouu. Skradanie się, walka wręcz. Broń ciężka, kontynuuj. Czy jest coś nowego? Kiedy będzie na przykład bombowy gość? Aha, bo to... Rozmiar się liczy. Dusza dziecka, złodziej. Otrzymujesz dodatkowe 5 punktów do nauk ścisłych i medycyny. To nic ciekawego. Zdobyć dodatkowy punkt umiejętności za każdym razem, gdy przydasz książkę. Nie. Może jest coś z materiałów wybuchowych? Ale ten snajper, nie? To było fajne. Działania dowolnej substancji chemicznej, którą zażywasz. Tak, zróbmy. Jak tam idzie wejść? Ja im coś zrobiłem chyba. Tak, potrzeba klucza. Jak ja się tam mam dostać? A, samo się otwarło. Aha, okej. Mieszkanie z pustkowie pusty. Obcy.
Fajnie tutaj mają. Niech se mutantów przyprowadzą. Ta dopiero będzie beka z idiotów. Czekajcie, muszę zaświecić. O. Mieszkaniec pustkowi. Rad X, czyszczona woda, whisky, papierosy, pistolet, którego nie potrzebuję. Granaty, miny. No dobra, nie? Aktywowałem coś znowu. Nie wiem, co się aktywowało. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem cały czas. Dziś chodzę i... Właściwie mam znacznik na mapie i wypadałoby się... A to jest E. Zostaw, zmodyfikuj. Ładować... Aha. No, weź ubij gada. Dasz mi coś? Ten biorzel cały. Kogo tutaj wyprowadzi? O, co się z obcym stało? Tu też obcy. No, czemu jeszcze? Jeden taki konkretny strzał i chujowy by flaki, o, urwało i spokój by był. Co to robi? Aktywacja, przełącznik. Nie wiem, co to robi, ale klikam wszystko, co tylko się da. Ups, coś mi zajebało. O, idź, patrzcie, przyszedł już nasz kolega. Słyszę mutanta. Poważnie? Przecież było słychać mutanta. Serio, walcząc z mutantami? Dopiero co to powiedziałem, nie? Jeszcze z weteranem, ja stąd wychodzę. Mam to w dupie, nie będę walczył z weteranem. Tu nic nie ma, nie ma. Oho, tu. Wszystko aktywujemy, nie wiem, co to robi. Nie mów, że... Myślałem. Co to robi? Teleportacja do laboratorium. O, teleporty tu mają, gnoje. A to mogę zniszczyć chyba, nie? Tylko dwa są? Czy on się przegrzeje teraz? Powinien przynajmniej. Powinno go wydupić w kosmos. W sensie ten... rdzeń tu. Przybiegł. Jakiś ciulasek, którego trzeba rozkurwić. No i... myślałem, że mu się coś urwie. Dobra, przegrzewa się, przegrzewa się. Jeee, przegrzał się. Dobra. Wykonano jedno. A jeszcze są... trzy do wykonania. Przestańcie znikać, gnoje. Dobra. Całkiem dobra ta pukawka. I strasznie szybko się przeładowywuje, patrzcie. Aż miło. Gdzieś tu mam iść. A ja bym sobie zrobił po prostu tak. Tak. Mapa okolicy. I patrzcie, mi pokazuje, gdzie muszę iść. Czyli tu jednak muszę iść. Dawaj go. Łeb mu upierdolimy. Oho, kurwa. Miodzio. Coś jeszcze we mnie strzela. Ło, kurwa. Ale go rozjebało. Ale go rozjebało. Prosimy o więcej. Tu mamy się udać. No dobra. I coś tu mamy zrobić? Przecież... Aha, mamy stąd
wyjść tędy. Siema, rozumieć. Siema, tak. Czekajcie, bo na pewno tak. Dobra, wiecie co? Ale to kontynuować będziemy dopiero w następnym odcinku, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć.